Witajcie w kolejnym odcinku z czytania waszych komentarzy. Lecimy i przechodzimy do odcinka. Komentarze z ostatniego odcinka, które były pozbierane, komentarze z odcinka z roku 2020. Logic napisał, czemu mi nie pokazało powiadomienie, bo dopiero teraz 31, a odcinek wyleciał dawno temu. Nie wiem, to jest bug pewnie od YouTube'a. Wiktor, no siemka, cześć. Mitysia, zadbaj bardziej o audio. Postaram się, robię w tym kierunku co tylko mogę, ale nie u każdego jest taka możliwość. Szyngszyr, chyba dobrze wyczytuje twój nick. Elko, no hej. Mati, zrób event na serwie z randomskimi blokami. Ja, Mityś, kocha, sobie z tym poradzimy. Szczerze, mam inne pomysły na temat tych eventów na serwerze, ale to w przyszłości. Teraz, póki co, nie będę w to wnikał. Troszeczkę później wam o tym opowiem. Oczywiście osoby, które są tym zainteresowane, bo nie każdy lubi Minecrafta. Odcinek z CSGO. Oczywiście turniej. Prosto napisał Koksik. Dzięki wielkie, lecz nie dla każdego i nie zawsze będę zostawiał serduszka. Drugi odcinek z serwera toscraft.eu Skyblock. Można powiedzieć, że są komentarze takie. Lajper, zagrajmy w Not Stonks, coś lepszego wymyślisz. Wierzę w ciebie. Powiem tak, jeśli coś się komuś nie podoba, nie musi oglądać. Ja robię co tylko mogę, a wy możecie mi oczywiście proponować różne zmiany, a czy ja to wprowadzę, to już jest moja decyzja. Oczywiście będę dostosowywał się, starać się dostosowywać się do waszych tutaj propozycji i próśb. Mati, nie dawaj tytułu typu zagrajmy wy, bo to brzmi, jakbym się cofał do roku któregoś tam. Powiem tak, nazwałem tą serię dlatego, aby po prostu zobaczyć, jaka reakcja będzie wasza i cofnąć się do starych lat, ale potem to zmieniłem. Piąty odcinek z Thunder Alien, czyli sezon drugi. Właśnie Monika napisała, właśnie oglądam to, bo nie wiem jak dojść do tego obozu. Też miałem z tym problem, ale jeden filmik z tym pomógł, więc no, każdemu sobie pomaga. Prosek Polczank. No, dzięki. Oczywiście, Munia, to tam dlatego, że nie zawsze będę dawał odcinki z Tantera, ponieważ chciałbym, żeby ta seria była ograniczona, chociaż wiem, że na serwerze są takie osoby, którzy już mają skończone tą fabułę, ale to tam dlatego, że nie wiem, czy uda mi się skończyć tą fabułę. Mam nadzieję, że tak, bo ja gram bardzo mało na serwerze. Mam też inne gierki do pogrania. A nie zawsze też gra w gierki, tylko inaczej spędza wolny czas. Odcinek z PK, czyli z przyjacielskiej krainy, serwer, który jest dostępny dla miłośników Minecrafta i każdy może sobie na nim pograć. Serwer dla chętnych. Mity się napisała. Hejter jesteś, pyf. Moderatorka, ale to hot brzmi. Coś w tym niedobrze brzmi? W sensie? Sam nie wiem. Ale nic złego w tym nie napisałem, ani nie zabrzmiało. Odcinek z Farmiga Simulatora 13, z serii 13, podkreślę. Fator napisał, spoko odcineczek, thanks. I tutaj właśnie dwie osoby napisały off-road. Nie kumam o co chodzi, ale też był komentarz typu powiedzmy, że rok 2021, a to gra w Farminga 13. Powiem wam tak. Wersja 13, 15. Nie wiem, czy 17 się do tego doliczy, ale 13, 15 chyba tak. Jest lepsza. Może nie grafikowo, ale elementami, bo jeśli ktoś z was interesuje się tą grą, no to w wersji
13 i 15, nie wiem czy 17, ale w 19 odpadło. W 19 wersji Farminga odpadła szklarnia, wentylatory i panele słoneczne, przez które mogliśmy sobie zarabiać i oczywiście licytacja pól. A tego brakuje. Zamiast twórcy dodawać te elementy do gry, dalej je rozwijać, to po prostu twórcy oddzielili niektóre rzeczy i dodali niektóre rzeczy takie o po prostu. Moim zdaniem, moja opinia jest prosta. To nie ma w ogóle sensu. Dlatego cofnąłem się do wersji gry Farminga 13 lub 15. Odcinek numer 9 z Farminga 13. Boniu napisał, gdzie u byków mogę wyrzucić słomę. Pewnie gdzieś tam, w tamtej tam lokalizacji, chociaż ci nie pomogę w tym, ponieważ sam do tego trybu nie przeszedłem, nie doszedłem do tej sytuacji, ale na pewno gdzieś w tamtej tam okolicy, na pewno, ponieważ coś tam kojarzę z starych lat, jak grało się w tą wersję gry. Loczek napisał, widzę, że inny kontakt na montowanie. No, coś tam zauważyłeś, coś nowego wprowadzam. Gratulacje. Szósty odcinek z gry, z serwera Tanter Arjen z gry Minecraft. Prosek napisał, co to za intro niczym z Netflix? Nie wiem, to intro dostałem autorskie od kolegi, od przyjaciela i tak naprawdę nie wiem skąd je zabrał. Liper. Dobra, przeczytam Liper. Nagrałbyś tę frestę, a nie jakiś tender azyl robiony pod hajs. Serwery pod hajs, nie wiem czy są robione czy nie, nie wnikam już w ten temat. Niech robią serwery minecraftowe co tylko chcą. Ja wiem co ja robię ze swoim serwerkiem. Oczywiście jeśli jeszcze jest, bo nie wiem kiedy wy ten odcinek oglądacie. Bo mówię serwer jest, a mówię zrezygnowałem z niego, nie mam pojęcia. Ale spokojnie, te forest, część pierwsza, fabuła foresta, część pierwszej na pewno jeszcze zrobię. Mimo tego, że w tym roku wyjdzie te forest numer 2. Dwa nietypowe komentarze z starszych filmów unboxingów. Jakub napisał, jak zmienić kolor tego kółka na myszce? Klikając scrolla, czyli jej to kółko, wciskając je, zmieniasz właśnie szybkość DPI myszki oraz zmieniasz kolory tego kółka. Masz odpowiedź, jest tak jak właśnie jest. Jarek T. napisał, czy słuchawki łączą się z PS4? Nie mam pojęcia, nie posiadam żadnej konsoli. Wkrótce chcę zainwestować w konsolę, ale nie posiadam aktualnie żadnej konsoli, więc no nie udzielę odpowiedzi i nie pomogę w tym kierunku pytania. To tyle będzie z komentarzy dzisiejszych, co udało mi się wyzbierać. Oczywiście niektóre komentarze pominąłem, ponieważ nie miały sensu odpowiedzi i serduszek też każdemu nie dałem. Oczywiście, jeśli odcinek się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku z czytania Waszych komentarzy. Pamiętajcie, jeżeli napiszecie komentarz, nie odpowiem z kilkunastu dni, no to musicie wyczekać tego odcinka, ponieważ po to jest ta właśnie seria czytania i odpowiadania na Wasze komentarze, żeby wszystkie komentarze były pozbierane w jeden materiał i odpowiedź była też w jednym materiale do każdego komentarza, który został uzbierany i doczepiony do tego materiału. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!